Czy w Polsce klienci wielu banków, wielu firm telekomunikacyjnych, kiedy telefonują do call center, to rozmawiają ze sztuczną inteligencją? Już zdarza się, że część klientów rozmawia ze sztuczną inteligencją. Takim przykładem jest chociażby Orange w Polsce. Obecnie około 60-80 tysięcy rozmów dziennie jest obsługiwanych przez contact center Orange z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. A jaką ma Pan jakby relację zwrotną ze strony klientów? Tak? Czy klienci są zadowoleni z tego, że rozmawiają ze sztuczną inteligencją, albo czy w ogóle mają świadomość, że rozmawiają ze sztuczną inteligencją? Podejścia są dwojakie. Albo organizacja powinna poinformować klienta o tym, że rozmowa będzie realizowana przez tak zwanego bota, czy sztuczną inteligencję. Albo dążymy do tego, żeby ta rozmowa była jak najbardziej naturalna, tak żeby klient nie wiedział tak do końca, że jest obsługiwany przez bota. My się skłaniamy ku takiemu rozwiązaniu, gdzie jednak klient jest świadomy, że to jest jednak sztuczny interfejs tej konwersacji. Czyli on jest zbudowany po to, żeby coś zrealizować konkretnie, załatwić jakąś sprawę dla nas, a niekoniecznie jest zastąpieniem jakby żywego człowieka, z którym można, że tak powiem, tą konwersację rozszerzyć również na inne tematy. A jeżeli chodzi z kolei o odbiór klientów, on jest coraz lepszy. Czyli to jest tak, że każda nowość na początku jest trochę dziwna albo obca. Z czasem, że tak powiem, ta percepcja klientów jest coraz lepsza. Na pewno jest większe spolaryzowanie jakby ocen przy kontakcie z botem niż przy rozmowie z agentem. Czyli rozmowa z agentem zazwyczaj średnio jest oceniana dobrze, bo ta rozmowa jest albo troszkę lepsza, albo trochę gorsza. Jeżeli chodzi o bota, część osób jest zafascynowanych tym, że mogą rozmawiać z takim rozwiązaniem, powiedzmy, załatwić sprawę szybko, nie czekać na obsługę. A część klientów dalej na przykład twierdzi, że woleliby człowieka po prostu, bo tak się nauczyli. Bo mogą sobie porozmawiać po prostu. Tak, bo są sobie porozmawiać. I o dziwo, tutaj też jest dosyć ciekawa taka obserwacja z naszej strony demograficzna, że bardzo fajnie jakby do rozmowy ze sztuczną inteligencją podchodzą ludzie starsi. Ale rozmowa ze sztuczną inteligencją z botem nie musi się odbywać tylko poprzez call center, mogą być inne formy kontaktu. Tak, tak naprawdę możliwości jest kilka. Czyli system może obsługiwać infolinię banku na przykład, czyli połączenia przychodzące do contact center są obsługiwane przez bota. Bardzo lubimy implementować technologię naszą w rozwiązaniach tak zwanych wirtualnych asystentów głosowych. I to jest rozwiązanie, które jest de facto dostępne z poziomu aplikacji mobilnej, na przykład bankowej. I można za pomocą tej aplikacji w sposób taki głosowy, konwersacyjny de facto zrealizować dowolne transakcje, uzyskać dowolne informacje w taki sam sposób, jak to robi się w takim interfejsie klasycznym, graficznym. Czyli z samochodu można wydawać polecenia, tak? Tak. Dokonania transakcji, danej transakcji czy danej operacji. Tak? Tak, nawet zlecenie realizacji przelewu, spłacenia karty, zwiększenia limitu, zastrzeżenia, autoryzacji transakcji. Wszystkie te operacje będzie można realizować za pomocą głosu w takim kanale, powiedzmy, zautoryzowanym, bo aplikacja mobilna sama w sobie jest już kanałem bezpiecznym. Technologie, które my oferujemy, są technologiami, które wdrażamy on-premises, czyli tak naprawdę są ulokowane w 100% w infrastrukturze banku. Więc cały jakby proces end-to-end jest pod pełną kontrolą tak naprawdę banku. A proszę powiedzieć, jakie jest zainteresowanie ze strony sektora bankowego, w ogóle sektora finansowego tego typu narzędziami? Zainteresowanie jest bardzo duże. Obecnie realizujemy dwa projekty dla wiodących banków w Polsce, również dla dwóch ubezpieczycieli, i to też tych, powiedzmy, wiodących. Więc to pokazuje, że liderzy branży bankowej czy ubezpieczeniowej już de facto te projekty u siebie wdrażają. Oczywiście projekt zrealizowany chociażby dla Orange czy kolejne w sektorze telekomunikacyjnym też pokazują, że te firmy, które mają, że tak powiem, możliwości organizacyjne i pewną jakby percepcję zmian na rynku wypracowaną już, są nie tyle zainteresowane, co już de facto są w tych procesach. Ja rozumiem, że ta usługa, o której rozmawiamy, na przykład z wykorzystaniem głosu, to jest w pewnym sensie coś, co ma zaszyte w sobie biometrię, prawda? Że nie można... zawsze, nie zawsze, bo z biometrią jest trochę kłopotliwy jakby temat związany, czyli
Biometria jakby niesie ze sobą sporo niedogodności. Nie jest do końca uregulowana w sposób prawny jej użycie. A po trzecie, nie istnieje jakby pewna biometria głosu, czyli technologia, która dawałaby stuprocentową jakby pewność autoryzacji klienta w kanale głosowym. To, co my robimy, dlatego właśnie, tak jak powiedziałem, lubimy bardzo rozwiązania asystentów głosowych w aplikacji mobilnej, to jest implementacja kanału głosowego w środowisku, które już jest autoryzowane, czyli jakby ja korzystam z aplikacji mobilnej, do tej aplikacji mobilnej jakby muszę się dostać i zazwyczaj tam już dzisiaj korzystamy z biometrii na przykład palca, tak, ucisku palca, czy Face ID na iPhone'ie. I de facto samo jakby wejście do aplikacji mobilnej już jest poprzedzone autoryzacją, identyfikacją, autoryzacją, więc każda rozmowa w tej aplikacji już jest autoryzowana. W contact center, jeżeli ktoś dzwoni do contact center, jest autoryzowany tak samo, jak go dziś autoryzuje agent. Czyli są zadawane pewne pytania, które potwierdzają daną tożsamość. Czy wasza firma oferuje także swoje usługi za granicą, poza Polską? W ogóle nasza firma jest firmą, która ma, że tak powiem, korzenie w Hiszpanii. Mamy również oddział w Sewilli. Część projektów obecnie realizujemy na poziomie POC i też w sektorze bankowym w Hiszpanii. Obecnie jesteśmy również po Proof of Concept w Stanach Zjednoczonych dla jednego klienta z branży ubezpieczeniowej. Więc kolejnym krokiem takim równoległym od jakby budowania naszego prezensu tutaj w Polsce jest oczywiście cały czas budowanie pozycji na rynkach zagranicznych. Rozumiem, że taka firma jak wasza zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, informatyków, jeszcze innego rodzaju specjalistów, którzy no, mają wysokie płace, wysokie pensje. No i teraz pojawił się pomysł taki, żeby znieść limit składek na ZUS, czyli tą 30-krotność. Jak rozumiem, to dotknie właściwie gro waszych pracowników. Jak firma do tego podchodzi? Tak, znaczy się, ja zakładam, że inwencja, że tak powiem, osób młodych szczególnie w zakresie optymalizacji form zatrudnienia jest duża. Więc wydaje mi się, że powstanie pewna konstrukcja, którą wszyscy, że tak powiem, ochoczo będą chcieli wykorzystać, chociażby przenosząc się z umów o pracę w kierunku umów B2B. Czyli nie widzi Pan niebezpieczeństwa, że część pracowników odpłynie za granicę i nie będzie chciała tu pracować? Już praktycznie dzisiaj mamy cały czas taki stan równowagi pomiędzy jakby rynkiem pracy, powiedzmy, polskim i zagranicznym. On się przenika jakby cały czas i te zmiany są praktycznie dosyć istotne, jakby dzieją się co roku. Mieliśmy praktycznie duży napływ osób ze wschodu i to też branży IT, to też osób, że tak powiem, z wysokim poziomem kompetencji. Cały czas osoby, które myślą o swojej jakby karierze zawodowej jakby za granicą, swobodnie się przemieszczają. Więc dzisiaj już funkcjonujemy w takim stanie, który cały czas jakby fluktuuje i raczej nie spodziewamy się pewnych jakichś takich zmian, które mogłyby w jakiś sposób radykalny tą stabilizację, którą dzisiaj powiedzmy jakąś mamy, zburzyć. Także nie zakładam jakichś drastycznych zmian.